Hej wszystkim, witam na kolejnym odcinku z eventu. No i co? Mamy jakąś nową sprawę związaną z Minecraft końcami. I sprawdźmy sobie, o co chodzi. October Login Campaign. To jest to, co nas interesuje. Dzięki za granie w eFootball PS21. No i że codziennie będziemy dostawać teraz 50 Minecraft końców od 5 października do 11. Trzeba się zalogować. No i musicie zrobić tutorial w Minecrafcie, żeby mieć szansę brania w tym udziału. I tak to wygląda. Mamy tutaj jakieś paczki, do których zaraz przejdziemy. No dobrze, to zaraz sobie zobaczymy tam na własnym doświadczeniu. Jak widzicie, tu w inboxie mam też wspomniane 50 Minecraft końców. W ogóle jeśli chodzi o końce w tym roku, wygląda to trochę lepiej, mam wrażenie. W sensie można je zdobyć za granie w grę i uważam, że to jest spoko. Zobaczmy, jaki mamy kolektor box i zaraz możemy sobie coś pootwierać, bo mamy pieniądze, więc dlaczego nie? Mamy Neymara, Neuera, Benzemę, Di Maria, Firmino. O, to jest pan, którego warto dla którego warto to otworzyć na pewno. Wijnaldum też powinien być całkiem ciekawy. Henderson jest bardzo fajny, przynajmniej ten jego future. Goretzka, bardzo ciekawy. Robertsona lubię, więc chętnie. Dembele zawsze jest dobry. Wiecie co? O, Pepe tu jest do trafienia. Dobra, otwórzmy. No zdecydowanie Neymar tutaj jest gwiazdą tej paczki, ale mówię, taki Lukaku. Chętnie bym przygarnął. Do drugiego składu zamiast Dziuby, nie? Takiego drugiego grubasa mieć. Zobaczmy, co tu mamy. Feguli? No to raczej nie. Pablo Mari, Farman, to odpuszczam. Tutaj nie ma nic ciekawego. Ile mi tu starczy na te paczki? No, jeszcze tak z... Aha! Jedna sprawa. W czwartek się pojawi prawdopodobnie agent z legendą. Więc jak chcecie sobie zaoszczędzić kasę, na przykład na czwartek, żeby sobie później... O, proszę, z Liverpoolu? Firmino? Nie, Fabinho znowu. A to ja już go mam, to sobie zaraz boostujemy jednego drugim. O, i to jest dobry traf. To jest mega. Jego sobie na pewno wyboostuję. Także będzie można sobie konkretną legendę wyhaczyć. W ogóle te legendy rozdają teraz dosyć sprawnie w tym roku. Więc jak ktoś chce sobie kasę zachować, bierzcie też pod uwagę, że warto na przykład, gdy te legendy wypuszczą, poczekać, nie wiem, z tydzień i skauci o wiele tańsi będą. Tak samo jak chcecie sobie na legendę jakąś konkretną, sprawdźcie sobie już teraz kombinację na nią. O, Buffon. Już go chyba nawet mam, tak mi się wydaje. Nie, to jednak w FIFA go trafiłem, już mi się pomyliło. To kupcie sobie tych scoutów teraz, przed czwartkiem, zanim wyjdą legendy, bo będą o wiele tańsi. Także sprawdźcie sobie kombinację teraz. Chcecie wziąć Ronaldinho, to tam, nie wiem, weźcie jakieś tam... Kombinacje możecie sprawdzić na PS Hubie aplikacji albo na PSDB.net. Także tam polecam sobie zajrzeć na to. Ja chyba pójdę na random, a może sobie zrobię Romario, nie wiem, kolejna czarna piłka. Benzema, Benzemix. Spoko, nie miałem go chyba przez długi czas w poprzedniej części, a to jest bardzo ciekawy... 45 leveli, ciekawe. Bardzo ciekawy napastnik, bo on jest dosyć zwinny, ma dosyć dobre podania. Przetestujemy go sobie na pewno. No dobra, jeszcze jedna paczka. No, dwie czarne piłki nie jest źle. Szkoda tylko, że Fabinho duplikat. No ale Joe Gomez też się trafił. No mi tu zależy albo Neymar, albo... Wow. To... Dziuba? Rosja? Srebrna. Achmetow jakiś. Ja znam człowieka. I ten, co nigdy nie je. On jest szybki, no właśnie. Tak go zapamiętałem i ma super saba. No, może na 4 albo na 3 gwiazdki. Można go gdzieś tam użyć. Dobrze, zobaczmy sobie, co mamy w Special Agentach. Ponoć są całkiem fajni. Tu mamy oczywiście tych zawodników, co w Collector Boxie tylko za końce i pewnie 20% na czarną piłkę. Nie polecam, szkoda kasy moim zdaniem na to. Ale tutaj mamy Bayern i PSG, także no grubo. No i zacznijmy sobie może, wow, od początku. Davis, 46 leveli do góry, jeden z najszybszych lewych obrońców w grze. No wiecie co, wyczynia na żywo. Gościu jest naprawdę świetny i chciałbym go trafić. Naprawdę... Chciałbym. Interception ma też pełno do mijania skilli. Bardzo, bardzo fajny lewy obrońca. I też lewy skrzydłowy może być. Pavard. Ja mam jego złotą piłkę. Świetny koleś. Dosyć zwinny jak na obrońcę. Plus naprawdę to jest taki... To jest tak jak Azpilicueta kiedyś miał. Korzystało się dużo z jego futura. To jest mniej więcej tego typu zawodnik. Także polecam. Gnabry. On będzie też szybki. Okej, jest spoko.
Gnabry w tym roku jest naprawdę dobry. Normalnie ma 87 overall, a to go zboostowali na 89. Naprawdę jest dobry. Grałem Bayernem, więc wiem co mówię. Na AMF-ie, na skrzydełku. Bardzo, bardzo ciekawe. Alaba również świetny obrońca, szybki w cholerę jak na CBK-a. I no w ogóle ta paczka to jest jakaś masakra, więc on tylko chyba ma problem taki, że nie korzysta praktycznie z drugiej nogi. Ale nie, no mały chwyt akuracji, no to nie, i forma 7 na 8, nawet knuckle shota ma. No to by mi się przydał taki koleś, bo ja nie mam nikogo od knuckle shotów, ale Miller chyba też ma. Nie ma? A on ma dipping shota, no właśnie. Miller to jest bardzo ciekawy zawodnik, on może grać wszędzie. Offensive RNS 96 świetnie się porusza po boisku, rewelacja. I on ma świetne wykończenie. Nie wiem o co chodzi, przynajmniej na normalnych zespołach jak się gra, tutaj ci bramkarze mogą to łapać, ale na normalnych to jak się dojdzie nim do strzału, to jest może dlatego, że ma first time shoot, bo ma dipping shot, który naprawdę często wchodzi. Ma też super suba, bardzo uniwersalny koleś, ja bym go chciał, bardzo lubię nim grać. Kimiś. I na DMF-ie, i na prawej obronie będzie dawał radę. Myślę, że nawet w środku pola, ja nawet na CMF-ie bym nim grał, z tymi jego ustawieniami. To myślę, że naprawdę Orchestrator naprawdę by dawał radę na CMF-ie. Świetne podania, interception, powinno być jak najbardziej ciekawie. Neuer to jest dzik, to jest chyba jedyny zawodnik, który tak średnio polecam, bo on odwala naprawdę dalej. Odwala i jak grałem gdzieś tam sparingi Bayernem, to bywały takie sytuacje, gdzie Neuer na przykład sobie, nawet u mojego przeciwnika, ja wychodzę sam na sam na 40 metrze, zagrałem L1 trójkąt i wyprzedziłem obrońcę, wychodzę sam na sam, a Neuer stoi na skraju pola karnego. Co ja robię? Uderzam z 40 metra technicznie i strzelam jak do pustej bramki, bo Neuera nie ma w bramce. On czasami naprawdę takie ma jakieś dziwne odpały, że no... Oj, bez formy jest. Lewandowski jest bez formy. Ja wiem, że te formy nie są zaktualizowane. Ja wiem, że oni tam przegrali z kimś tam chyba jeden mecz ostatnio, ale on strzelił wczoraj 4 bramki. Kto to wymyśla w ogóle? No ale no dobrze, liczymy na... Znaczy, jestem prawie pewny, że w czwartek ta forma mu skoczy, a kto wie, czy nie będziemy mieli go jeszcze w Team of the Week, a ci zawodnicy z Team of the Week często mają lepszy overall, więc kto wie, czy jeżeli na przykład chcecie wylosować tylko Lewandowskiego z tego, czy nie warto zaczekać do czwartku. No ale lewy no to jeden z lepszych napadziorów, świetnie, offensive awareness 98, ustawianie absolutnie świetne, bardzo trudno go przepchać, świetne wykończenie, no jeden z najlepszych napastników, tak samo jak na żywo, tak samo w grze, bardzo dobra, rewelacyjna paczka, tu nie ma w ogóle co się przyczepić, jak macie końce wydawajcie, ja też chyba sobie w nią pójdę. No i mamy też PSG, Kimpembe, bardzo ciekawy obrońca. Aczkolwiek akcelerację masz 77, co nie jest tak wcale dużo. Ciekawy obrońca, ale spodziewałem się czegoś więcej. Aczkolwiek myślę, że będzie dobry. Myślę, że warto, chociaż Wickfield akurację ma 2 na 4, te podania naprawdę wbrew pozorom są dosyć istotne w obronie, żeby tam nie odwalał jakichś dziwnych rzeczy. No, może być ciekawy. Pablo Sarabia, nie jestem jakimś fanem tego zawodnika, ma bardzo ciekawe skille, jest niby dosyć szybki, tight possession 84, czyli bardzo łatwo mu zabrać piłkę, tak, znaczy bardzo łatwo, no w porównaniu do innych zawodników naprawdę łatwo zabrać mu piłkę, gdy mają w posiadaniu super sub, może to jest metoda na niego. To może być fajny zawodnik, Idrissa Gueye. To jest box to box, ale to jest taki Kante, wiecie, co widać nawet po jego defensive awareness. Kante z 90 przyspieszenia, to może być mega koleś do środka pola i naprawdę, no, to może być fajne, ja zawsze lubiłem jak on grał na żywo i uważam, że to jest po prostu kopia Kante w tym momencie. Icardi, koleś, który, wow, ma formę A, no i to może być ciekawe, bo jego mankamentem było to, że on mało grał i zawsze był na formie C, ale koleś jak on był w formie, niesamowicie skuteczny, niesamowicie świetnie się ustawiał w poprzednich PS-ach, nie wiem jak w tym, bo w 20 nim nie grałem i mało osób nim grało. Może warto dać mu szansę. Marquinhos, który jest na DMF-ie, no ja bym grał nim na CB-ku, jednak mimo wszystko, bo jako CB-ek naprawdę jest dobry, jest zwinny, dosyć szybki, do tego ma dobre statystyki defensywne, physical contact 6 na 8, forma, build up. No, podania 83-84, spoko. Dobrze to wygląda. Verratti, jak mówiłem o Kante, to Verratti też troszkę w ten sposób, tylko że on już jest właśnie orchestrated, on już jest bardziej od podań. Widzicie, jakie świetne ma podania. Ale ja nie jestem fanem tego zawodnika w PS-ie. Uważam, że są lepsi. W sensie,
on jest troszkę... Podania fajne, ale wiecie, jak ja chcę mieć kogoś od podań, to ja sobie biorę na środek pola De Bruyne, Iniestę, wiecie, a Verratti... Nie wiem, no nie jest, 74 speeda to jednak chyba nie są moi ulubieni zawodnicy, wiecie, w środku pola. Marian jest dobry, z tym, że bierzcie pod uwagę, że on jest wysoki. A wysocy zawodnicy, o i ma Inspire na wszystkim, to też ciekawe. Wysocy zawodnicy w tej grze na skrzydle są mniej zwinni niż niscy. Tak to niestety działa. I taki sam koleś, który miałby balans 87, ale miałby 1,70 m, 1,65 m, zdecydowanie byłoby to bardziej czuć na boisku. Mimo wszystko, świetna lewa noga, tylko lewa noga, ale świetna lewa noga, skille do podań, skille do strzałów, do strzałów lobem, kicking power spory. Finishing słaby, ale kicking power spory i to jest ciekawe. Kto wie? Kto wie, ale ja nie jestem też fanem tego zawodnika. No i mamy oczywiście Przekoksa, Mbappé, Cyborg. Jak macie Mbappé i Rummenigge w ataku, to ta dwójka już może jakoś rywalizować z Dziubą, nie? Także to już jest... Ja sobie jaja robię, ludzie czasami myślą, że ja tak na serio o tym Dziubie. Oczywiście uwielbiam tego zawodnika w tej grze, ale to wiadomo, że to jest inny kaliber. I taki Mbappé, to jest masakra. Koleś jest przeszybki, nie da się go przepchać. Wykończenie ma świetne, mimo że tutaj tego nie widać jakoś specjalnie, ale na boisku to jest maszyna. Jak nauczycie się wykorzystywać, to nie da się go zatrzymać praktycznie. Więc chociażby dla niego warto tą paczkę otworzyć, ale że ja nie lubię go ze względu właśnie na to, jak to wygląda w tej grze, to otwórzmy sobie Bayern Monachium. Zdecydowanie bardziej wolę tych zawodników, którzy są tutaj i w sumie wszyscy oprócz Neuera będą mnie zadowalać w jakiś sposób. Alaba, bardzo dobrze, świetny obrońca, jak najbardziej. Mówię, obrońców nigdy u mnie dosyć, szczególnie jak gram trzech obrońców, to taki Alaba. Jak gracie na trójkę obrońców, taki Alaba będzie super, bo jest szybki. Davisa z chęcią bym przygarnął, no i lewego, nie? Thiago już tu nie możemy trafić, przykrość wielka, no ale poszedł do Liverpoolu. No zobaczmy. Miller. Spoko. Mówiłem wam, że lubię tego zawodnika, nie miałem okazji nim grać w poprzednim MyClubie, w tym się uda. Fajnie, ja lubię tego gościa, coś czuję, że on razem z Dziubą mogą działać dużo. Na czterech gwiazdkach będą szaleć, tak mi się wydaje. No i zobaczmy, kto ostatni. Te odcinki jakieś strasznie długie, a nie, ten tylko 12 minut, przed chwilą vloga nagrywałem i mam... Davis, proszę, lewa noga, to musi być on. No to trafiłem tych zawodników, których chciałem. Oczywiście zamiast Millera mógł być lewy, ale narzekać nie będę. Z niego jestem mega zadowolony. To jest taka torpeda na boku, powiem wam, że to jest ogień. To jest absolutny ogień. I przy 3-5-2 mieć gościa, który potrafi zarówno działać w ataku, jak i w obronie, to jest rewelacja. Dlatego on mi się idealnie przyda do składu. Sprawdźmy, co jest w zakładkach. Matchday, to wiemy. Challenge Cup. I zaraz sobie jeszcze tego Fabinho przetopimy i zobaczymy, ile mi tam pieniędzy da za to. O, trenerów mamy do wygrania. No przynajmniej jakoś zróżnicowane są przynajmniej w tym miesiącu te challenge cupy, tak? W porównaniu do tego, co mieliśmy wcześniej. Jest jakieś zróżnicowanie. Co tu mamy do wygrania? A, też trenerów, tak? No, to jak lubicie grać z kompem. Ja nie lubię grać z kompem, więc... Ale tych trenerów warto mieć. W sensie naprawdę warto boostować sobie tych swoich zawodników. Więc jak najbardziej... No i podejrzewam, że jest bonus też za future'ów, a tych future'ów mamy naprawdę całkiem ciekawych. Przeróbmy sobie Fabinho na sam koniec. Gdzie on to jest? O, no właśnie. Przeróbmy sobie Fabinho i zobaczmy, ile to da, ile to zboostuje mojego drugiego Fabinho. Co mu to da w ogóle? Czy będzie lipa, czy znowu będzie tak jak przy kepie, jak wsadziłem kepę w kepę i tam chyba w 60 tysięcy, czy ile tam było, to na streamie ostatnio jakoś. O, cyk. Swoją drogą screener, bardzo fajny obrońca, naprawdę. Polecam. No, 24 tysiące, proszę bardzo. I Fabinho na 91 overalla, zobaczmy, jakie ma statystyki. Podania na 85, fajnie. Speed prawie na 80, gdzie ma ball winning pod 90. Dobre, dobrze to wygląda, naprawdę dobrze to wygląda, więc fajnie. Tak się zastanawiam.
Van Bissaka jest w końcu w formie? Chyba teraz tego nie zobaczę. Nie, dalej jest na D. Aha, no bo formy są przecież dopiero w czwartek się zaktualizują. No dobrze, chwalcie się swoimi trafami i widzimy się według harmonogramu jutro przy odcinku z czego? Również z PSA. Aha, to jutro wam wrzucę analizę. Jutro wam wrzucę analizę z tego, z meczu z Ostrym, z naszego drugiego spotkania. Trzymajcie się, hej, hej. You serious?